Angelika Bodnarska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na szczegółową prognozę pogody na piątek. Deszczowy front atmosferyczny, który dzisiaj gościliśmy w regionie, powoli już opuszcza Polskę. Tej nocy karty w pogodzie będzie rozdawał ośrodek wyżowy, dzięki któremu niebo będzie bardzo pogodne, ale do kraju napłynie też nieco chłodniejsze powietrze znad Atlantyku. I tak też o poranku termometry wskażą od maksymalnie 6 stopni na Suwalszczyźnie i do 13 w części południowej. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, a silniej powieje jedynie nad morzem. Jutro do południa pochmurno i deszczowo, będzie głównie na południu, a im wyżej na północ, tym zdecydowanie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. W drugiej części dnia czeka nas sporo pogodowych zmian. W większości regionów synoptycy prognozują wzrost zachmurzenia, przelotny deszcz, a w regionach południowych oraz wschodnich również wiosenne burze. Na termometrach zagoszczą przyjemne, ale już nie tak wysokie wartości. Od 15 stopni na północy przez 19 w centrum i do maksymalnie 23 w Małopolsce. A co w regionie? Zarówno wieczorem, jak i w nocy nad województwem dominować będzie niewielkie zachmurzenie ze sporą ilością rozpogodzeń. Na wschodzie do nawet bezchmurnego nieba. O poranku termometry wskażą od 7 do 9 stopni. Jutro w województwie czeka nas dość niestabilna pogoda, czyli trochę chmur, trochę słońca, a także okresowe opady deszczu. Na termometrach od 16 do 18 stopni. Od soboty więcej słońca i cieplej. Do zobaczenia. Thank you.